Jesteśmy w trasie. Jedziemy poza Polskę. Nie wiemy do końca gdzie i nie wiemy na jak długo. Jedziemy samochodem zapakowanym z dwoma rowerami z tyłu. I naszym wiernym towarzyszem, Mesiołkiem. Jesteśmy Marta i Bartek. Jeszcze niedawno dzieliliśmy się z Wami filmami z naszej wyprawy po Ameryce Środkowej, podczas której w 3 miesiące odwiedziliśmy 6 niezwykłych krajów, podziwialiśmy przepiękną naturę i poznawaliśmy wspaniałych ludzi. Przyszedł czas na nową podróż, a dokładnie samochodowo-rowerową podróż po Europie. Pierwszy przystanek – Luksemburg. Jesteśmy właśnie w Europie Zachodniej. Zabieramy Was w podróż razem z nami. Teraz jesteśmy w Luksemburgu. W Luksemburgu, w którym okazuje się, że nie ma ludzi. Pandemia zafundowała nam podróż bez turystów. Tym razem podróżujemy trochę inaczej. Mamy ze sobą rowery i to nimi przemierzamy trasy. Bardzo łatwo tutaj się jeździ rowerem. Ścieżek rowerowych jest pełno, są bardzo bezpieczne. My teraz jedziemy do centrum. Miasto Luksemburg jest jedną z najbardziej niedocenionych stolic europejskich. Spacerujemy właśnie murami obronnymi miasta, z których rozpościera się przepiękny widok. Jest to miejsce zdecydowanie warte odwiedzenia. Znaleźliśmy drzewo, na którym wiszą białe kartki, jakby listy zapakowane w plastikowe woreczki. To są wyrazy tęsknoty za osobami zmarłymi, czyli jeżeli tęsknimy za kimś, możemy podejść tutaj, napisać liścik i powiesić na drzewie. Ciekawa inicjatywa. Luksemburg bardzo pozytywnie nas zaskoczył. Okazuje się, że jest to bardzo piękne miejsce. Spacerujemy tutaj bardzo dużo po mieście, oglądamy budynki, które szczycą się przepiękną architekturą. Dużo jeździmy na rowerze. Jest to bardzo dobre miejsce, żeby spędzić weekend. Nie jest zbyt tanie, to trzeba przyznać. Natomiast wciąż warte spędzenia tutaj tych 2-3 dni, które co by nie było, da się zrobić, chociaż trochę budżetowo. To w Schengen, w Luksemburgu, został podpisany traktat o zniesieniu granic w Unii Europejskiej. I nic dziwnego, ponieważ do Luksemburga każdego dnia przyjeżdża 100 tysięcy osób z innych krajów do pracy. Zakładając, że mieszka tutaj 600 tysięcy ludzi w ogóle, to jest to bardzo duża ilość. Kolejny dzień w Luksemburgu. Jedziemy do Schengen. Nasz dzisiejszy plan jest trochę misterny. Będziemy dużo nasze rowery rozmontowywać i składać ponownie. Wkładać do samochodu i wyjmować. Zobaczymy, jak nam się uda taki styl podróżowania. Zanim ruszymy w trasę, idziemy do sklepu, a że żyjemy w czasach pandemii, musimy założyć maseczkę. W maseczkach chodzi się w sklepach, w autobusach, zachowujemy dystans, nosimy maseczki tam, gdzie jest dużo ludzi, dbamy o siebie i o innych. Pojedziemy do Schengen, tam wypakujemy rowery i zrobimy rundkę, prawdopodobnie 20 minut, 3 kraje, a później ruszymy na północ wzdłuż rzeki do Remis. Jak nam nogi pozwolą, dojedziemy tam, gdzie będziemy po prostu mieli siłę. Plan na dzisiaj? Checked. Polska flaga powiewająca przed muzeum w Schengen. Jest to symbol naszego członkostwa w Unii, ale przede wszystkim członkostwa właśnie w strefie Schengen. Tutaj na placu widoczne są wszystkie flagi, nie tylko krajów członkowskich Unii Europejskiej, ale również tych krajów, które w Unii nie są, ale są w strefie Schengen, jak na przykład Andora czy Szwajcaria. Luksemburg słynie z bardzo rozwiniętego sektora finansowego. To wiemy i z tym się nam kojarzy. Natomiast to, czego nie wiedzieliśmy, to jest ilość winnic znajdujących się w całym kraju. Luksemburczycy piją bardzo dużo wina, co widać tutaj, w momencie, w którym spacerujemy tymi winnicami. W
mieście, gdzie jesteśmy, w Schengen, został podpisany traktat z Schengen, który pozwala na swobodne przemieszczanie się pomiędzy krajami bez kontroli granicznych. I z tego prawa przywileju, bo uważam, że to jest przywilej, zamierzamy dzisiaj skorzystać. Tak więc siadamy na rowery i będziemy jechać przez trzy granice. Przekroczymy rzekę Mosel przez granicę niemiecką i przejedziemy wzdłuż rzeki Mosel przez granicę francuską. Tak więc do zobaczenia we Francji! Dojechaliśmy do granicy z Francją. Przekraczałem właśnie granicę między Luksemburgiem a Francją rowerami. Taka ciekawostka, to jest nasza pierwsza granica, którą właśnie przekraczamy jadąc rowerem. To właśnie tutaj, na rzece Mosel, na granicy trzech państw, Luksemburga, Niemiec i Francji, na barce, która wypłynęła na środek właśnie rzeki, podpisano traktat w Schengen, który pozwala nam przekraczać granicę bez żadnych kontroli. Spędziliśmy bardzo przyjemną chwilę tutaj nad rzeką Mosel. Zrobiliśmy sobie piknik. Po chwili we Francji pakujemy się, zabieramy rowery i jedziemy z powrotem przez Luksemburg, tym razem naszym kierunkiem są Niemcy. Tak więc wyruszamy! Maintenant nous sommes en France. Jetzt wir fahren nach Deutschland. Niemcy! Most za mną łączy Schengen w Luksemburgu z Perl w Niemczech. To właśnie tym mostem będziemy zaraz jechać rowerami i tam dostaniemy się do Niemiec. Herzlich willkommen, jakby to powiedzieli lokalsi. Postawiliśmy stopę na niemieckiej ziemi. Po przejechaniu około 200 metrów jesteśmy. Gdzie? W Niemczech. Bierz więcej! Pakuj do reklamówki! Dawaj torbę z biedry! Siatka z biedry, raz. Wielki test niemieckiej wiśni. Dobra, bardzo dobra. Mamy siatkę, która przymierzyła z nami już nie jeden kraj, także to jest bardzo blisko ekologicznej siatki. I proszę spokojnie, tak z pół kilo, nawet więcej, mamy. Będzie kolacja. Da się podróżować, Tania? Da się. Tak wygląda szczęśliwy człowiek, który właśnie dorwał się do drzewa z dojrzałymi wiśniami. No morwo, ale nie jestem pewien. Dajcie znać w komentarzu, co to może być. W przerwie między wiśnią a czereśnią nie zapomnijcie, żeby subskrybować. Mamy do zobaczenia w Luksemburgu jeszcze dzisiaj jedną lokalizację, więc nie tracimy czasu i jedziemy dalej. Wchodzimy do przyrodniczej strefy chronionej, dlatego zostawiamy na chwilę rowery w samochodzie i idziemy na piechotę. Jesteśmy w punkcie obserwacji ptaków i dla takich osób jak my, którzy nie znają się zupełnie na dzikim ptactwie, jest taka ściąga. Można zobaczyć i poznać ptaki, które się obserwuje. I których się nie zna. I których się nie zna. Jedziemy właśnie rowerami wzdłuż rzeki. Jedziemy z Remis do... Grevenmacher! Grevenmacher! Wszystkie te drzewa dają taki zapach niebywały. Dzisiejszy dzień powoli dobiega końca, mamy trochę przejechane. Nasze rowery nas nie zawiodły, było trochę rozmontowywania i zmontowywania, pakowania, wypakowywania, ale było warto. Zwiedziliśmy trzy kraje i każdą z granic przekroczyliśmy rowerem. To już ostatni dzień w Luksemburgu. Jutro zabieramy Was do zupełnie innego kraju. A gdzie? Do Belgii, którą pokażemy Wam od niezbyt oczywistej strony. Będą plaże, smerfy, niezwykłe murale i... olbrzymie klamerki na bieliznę. Do zobaczenia wkrótce! Dobra. A mam mówić, tak? No. Luksemburg skłynie... skłynie. Piękne! I do siatki! Samo zdrowie! Owoce! Alkalizacja!
Mamo, a co to jest alkalizacja? To jest, kiedy jesz owoce i warzywa surowe, świeże i żyjesz bardzo długo dzięki temu. Aha! Tutaj nad jeziorem. Nad jeziorem. Co, jeszcze raz? I mango! Natknęłam na ciebie.